Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj byłam na Warsaw Swing Days, czyli warszawskich dniach szycia. I dostałam i kupiłam tam sobie mnóstwo ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Oglądajcie! Pierwszą rzeczą, jak tylko tam weszłam, oczywiście skierowały mnie te wszystkie kolorowe materiały tam, co były. I właśnie kupiłam tam sobie taki materiał z lodami. Także na pewno zrobię z niego jakiegoś t-shirta ładnego. Również materiał na t-shirta, jaki sobie kupiłam. To jest taki właśnie kolorowy, pstrokaty taki. I on mi się tak spodobał, że myślę, że jeśli uda mi się coś jeszcze oprócz t-shirta z tego zrobić, to na pewno coś jeszcze z tego zrobię. Na tym samym stoisku kupiłam także nadruki na panelach. One mogą służyć do od razu zrobienia z tego t-shirta albo do poszewki na poduszkę. Taki z jednorożcem, bardzo ładny. I believe in you, czyli wierzę w ciebie, wierzę w jednorożce. Tak. I jeszcze jeden z łapaczem snów. Łapacz snów to jest właśnie od Indian. I tutaj jest właśnie napisane Catch Your Dream, więc łap swoje sny. Także bardzo pasuje fotografia do tego napisu. I dwa inne nadruki. It's springtime, czas wiosny. I ride the waves, czyli ujeżdżaj fale, coś w tym stylu. Dostałam jeszcze taki kubek, moda na szycie. Także myślę, że będę na pewno z niego piła. I tutaj jeszcze z tyłu jest taki kwiecisty wzór. Dostałam jeszcze tutaj takie mniejsze drobiazgi. Właśnie z pasmanterii, ozdobna.pl. Wybrałam sobie taki szary pomponik i naszywkę z myszką Miki. O. Tutaj jeszcze kupiłam sobie takie skórkowe jety. I dostałam jeszcze prezent w takim czerwonym, ładnym woreczku. Mam nadzieję, że któreś z tych rzeczy Was zainspirowały. Czekajcie na filmiki z ich udziałem, bo na pewno się pojawią. Jeśli Wam się odcinek spodobał, standardowo zostawcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zróbcie to teraz. Zapraszam Was także na mojego Instagrama, na którym jest relacja z Warsaw Swing Day. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa, pa!